jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na bieżąco, razem ze mną Karol Miśkiewicz. Tak jest, witam serdecznie. Witam, Karol, twój debiut na MMA. Tak, w MMA, w zawodowym, kilka słów. Wiesz co, całe życie trenuję, gdzieś tam amatorsko w kickboxingu. No wiadomo, że to było lepsze, gorsze chwile, tak jak w życiu. Później musiałem, kiedyś jak zaczynałem i to było kilka lat temu, to był tylko kickboxing. Nie było MMA, nie było takich perspektyw, jak teraz mają zawodnicy. Pochodzę z Zielonej Góry, tam z bardziej zachodniej strony. Takim od nas zawodnikiem właśnie teraz będzie bił Maciek Kadzieczko. No i on tak zaszczepił te MMA i tak zacząłem sobie to robić i mówię, ostatni gwizdek, jestem już po 30, myślę, tak założyłem sobie, że do 35 chciałbym się spełnić i zrobić coś dla siebie. A jak trenuję, to sobie lubię założyć jakiś cel i do tego dążyć. Mówisz, że trenujesz kickboxing, ale po kickboxingu nie ma się takich kalafiorów, stary, mnie nie oszukasz. Myślałem, że to zretuszujecie. Kalafiory, no tendencje mam do nich, a zaszczepił mnie tym Bartosz Dobicki i trener mój, z tego Bartłomiej Wawryszyn z PPMMA, tak samo Marcin Mencel, oni zaszczepili we mnie MMA i w Poznaniu pierwsze kroki robiłem i dlatego te uszy się zrobiły, bo u nas nie było zapasów, tylko właśnie były szkoły kickboxingu, no i tam zacząłem pierwsze kroki swoje stawiać kilka, no może z rok temu, dwa. Czyli ty trenujesz przekrojowo, a nie tylko samą stójkę? Nie, teraz już robię pełne MMA. Najgorzej mi było ubrać tak zwany garnitur. Trener Mencel wie coś o tym, bo trochę zjedliśmy i wymian mieliśmy o to, bo kimono nie lubiałem, ale przekonuję się do tego. Zapasy, piękny sport, podoba mi się, rozwijam się. Kickboxing robię już długo, wiadomo, wychodzę jakby od stójki, no ale trzeba być przekrojowym. Jak mam robić MMA, to wolę chociaż w jakimś procencie wiedzieć, o co w tym chodzi wszystkim, nie? A nie wolisz robić parteru pod MMA bez kimon? Robię też, tylko wiesz co jest, jaka jest różnica? Słuchaj, jak będziesz robił same bez kimon, to będziesz umiał tylko to bez kimon. Jeśli będziesz robił z kimonami, to będziesz umiał i w kimonie, i bez kimon. Czyli lepiej zrobić z kimonem, bo będziesz miał dwa w jednym. Dlatego tak mi zawsze trener mówił i dlatego tak to robię, no. Było już face to face z twoim rywalem tutaj u mnie na wywiadzie. Wy nie macie spiny między sobą. Nie mamy spiny ani nic. Życzę mu jak najlepiej, bo wiem, ile to potu trzeba wyrzucić z siebie i wszystkiego, a to jest taka ciężka droga, gdzie człowiek bazuje na albo idealnej formie, albo można złapać kontuzję. No i tego bym nie chciał. Życzę mu jak najlepiej i też chciałbym zmazać na przykład to, że mogą to ludzie odbierać za frikową jakąś tam walkę albo ten, a ja chcę pokazać, że jednak i jego stać na sport i mnie, bo o to tym chodzi, nie walczymy na frikowej gali, tylko na typowo sportowej, gdzie są żołnierze, jest krew, jest honor i ojczyzna. Mówisz o sporcie, nie wiem czy teraz dobrze powiem, ale chyba hashtag Sport Plus. Tak, jest akurat, wymyśliłem to podczas pierwszej pandemii, jakoś wzięło się to, żeby zmotywować ludzi. Dlaczego? Pojechałem do starej swojej szkoły, gdzie pochodzę z mojej wioski pod Zieloną Górą. Tam zaczynałem jakąś swoją historię ze sportem. Pojechałem tam, zobaczyłem, że dalej moje rekordy jakieś wiszą i się zapytałem nauczyciela, o co w tym chodzi. On mówi to, że byliśmy już ostatnim rocznikiem. Zobacz teraz na dzieci, są komputery, jest zamiast roweru jest motor i to wszystko się zmienia. I chciałem właśnie nakłonić i młodzież, żeby wstali i zrobili coś dla siebie i ludzi w tej pandemii, gdzie są zamknięci w domu, że to nie oznacza, że zamknęli nam siłownię i będziemy siedzieć, będziemy otyli. I ja wiem po sobie, jak byłem teraz chory, przechodziłem COVID i no i jak to na mnie wpłynęło, jeśli byłem chory, nie trzymałem diety, zacząłem tyć, no to zacząłem się źle czuć psychicznie. I takie jest hasło, hashtag Sport Plus, w zdrowym ciele zdrowy duch. I sport właśnie był zawsze moim światełkiem w tunelu, gdzie wyciągał mnie z najgorszego bagna. To prawdziwy motywator z siebie, stary. Tak, staram się, wiesz co, staram się otworzyć drzwi młodzieży i ten, mam taki mały projekt, ale to wkrótce. Chciałbym pomóc, lubię to robić, lubię pomagać i chciałbym motywować młodzież, żeby nie szli w tą stronę taką typowo freakową i ten, tylko żeby po prostu znaleźli swoją pasję i sport, nie? Bo naprawdę to w zdrowym ciele zdrowy duch. Wspomniałeś o tym, będziesz miał debiut na gali sportowej, Armia Fight Night. Miałem propozycję, wybrałem to. No właśnie chciałem się o to dopytać, czy były propozycje z gal freakowych i czemu wybrałeś właśnie armię? Bo nie chodzi mi o pieniądze, chodzi mi o to, że zostawić coś po sobie i tak jak mam motywować i pokazać
tym, to co robię, że chodzi mi o sport i o tą pasję, mogę się spełnić w tym. Ja to robię czysto naturalnie, hashtag Sport Plus też wyszedł czysto naturalnie. Gdyby to nie było, ja nikogo nie udaję, po prostu taki jestem. Jak mogę pomóc, to chętnie się odzywam, gdzieś prowadzę porady i robię to za darmo. Mam takich swoich już tutaj młodych podopiecznych, którzy mieli problemy z narkotykami. Powiedziałem, że jeśli nie będziesz mnie okłamywał, jeśli zrobisz to ze mną, zdaje mi relacje, pokazuje się, widzę, miałem kontakt, znam różnych ludzi, co biorą używki. Powiedziałem, jeśli mnie nie będziesz okłamywał, zrobimy to za darmo, nie ma problemu, ja ci pomogę wyjść z tego, bo to nie jest łatwe, tylko pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie. Ja zawsze miałem taki dla siebie przekaz, że jak ja taki człowiek, który waży 90 kilo, może ze mną wygrać na przykład taka mała kreska albo jakaś ten. Dlatego taki jest przekaz, robię to czysto z dobrego serca. Tak jak kiedyś, jak byłem młody, napisałem do takiego znanego kulturysty, on jest Lazar Angelow, on do mnie odpisał, dla mnie to było... Ja znam Lazara. No to pierwsze i wtedy pierwsze z nim kontakt, dla mnie było to coś takiego. Tak samo Sergi Konstantin, jeśli go kojarzysz, mam z nim kontakt normalny i dla mnie to było super, że do mnie takiego chłopaka niesamowitego odezwali się, mam z nimi kontakt i tak samo dla kogoś, dla mnie to jest nic, a dla takiego chłopaka, który gdzieś tam próbuje mieć ze mną kontakt, ja się zawsze odezwę, ja zawsze każdemu odpowiem, zawsze jestem do dyspozycji. Powiem wam szczerze, że no kupiłeś mi tymi słowami, naprawdę bardzo fajnie. Co, życzę tam powodzenia w treningach, zdrówka, widzimy się. Do zobaczenia, trzymaj się, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.